Odkryj tajemnicę galopującego Thompsona i jego ognistego konia. Zobaczymy, bo w tej nowej aktualizacji będzie można już chyba wymieniać te kości wrony. I na nawiedzonym szlaku podobno się pojawiły jakieś nowe nagrody, więc zaraz to zobaczymy. Co to za nowości nas czekają w tym tygodniu? Na razie nic nowego nie widzę. Wiem, że jest tu coś nowego do odebrania z kociołka, chociaż nie wiem, czy to będzie strategiczne, jak to teraz odbiorę, bo nie wiem, czy nie wolałabym odebrać tych nagród od wrony, no ale niech stracę. 99, o nie, no to raczej nie odbiorę. Ludzikowie, no coraz drożej i drożej. Znowu będzie tyle zbierania, wow. Brakuje ci jednego lub więcej przedmiotów potrzebnych do wymiany. No nic, to by było na tyle. Kończymy na dzisiaj. Nie, to chyba jednak będę musiała stąd sobie pójść i poszukać, gdzie zacząć to zadanie. Jadę do Mordaland, bo w Mordalandzie się to zadanie zaczyna. No i gdzie? I gdzie, ludzikowie? Gdzie jest Linda? Gdzie jest Linda? Gdzie jest Linda? O! Dobrze, że już tego konia trochę podtrenowałam, ale jeszcze trochę... A, jednak tu jest Linda. Może dlatego jej nie widziałam, bo ten znaczek oznaczający portal zasłonił jej wykrzyknik żółty. Paulina, to ty! Cieszę się, że jesteś. Już się szykowałam na to, co znajdę po drugiej stronie. Porozmawiaj z Lindą. Wczoraj miałam straszny sen. Śniła mi się posępna... Jakbyś wiedziała, dziewczyno, jaki ja miałam sen wczoraj. Ona ma różę tutaj? Co to za róża tu jest? Wczoraj miałam straszny sen, śniła mi się posępna twierdza unosząca się pośród przepastnego mroku, a jej władcą był nie kto inny jak galopujący Thompson. Był niespokojny, niecierpliwie czekał na tę porę roku, gdy bariera oddzielająca żywych... Znowu zabobony! Żywych od umarłych osłabnie i pozwoli mu przejechać. Pora ta nadeszła, więc teraz galopujący i jego koń pędzą pod nocnym niebem. Niektórzy mówią, że galopujący poluje na ofiary, które chce zaciągnąć do swojej twierdzy. Inni uważają, że porywa zagubione dusze. Ja już spotkałam galopującego i myślę, że to udręczona i zbłąkana istota, której nikt nie rozumie. Chcę mu pomóc. A więc jesteśmy przed wejściem do twierdzy galopującego. Dziś zaczniemy poznawać prawdę. Ruszajmy razem. Za mną, Paulina. Podążaj za Lindą do twierdzy galopującego. No to podążam. Weszła, ej, ludzikowie. Mnie zrobiła teraz w konia i ja weszłam, a ona została. Ha, ha, ha. Serio. Linda, nie. Nie, jest tutaj, dobra. Czemu ona ma tu różę? Dokładnie to widziałam we śnie. Ale gdzie galopujący? Może wyruszył na Jorvik na łowy. Za mną! Znajdźmy jakieś spokojne miejsce, żeby rozbić obóz i chwilę pomyśleć. Tutaj, z dala od głównej... No No tego na postprodukcji już nie przeczytam, sorry. Ech. Ta trawa. Rany idealnie rozbijemy obóz w cieniu wieży. Ale po co my rozbijamy obóz, Linda? Ej. Z dala od głośnych duchów i w ukryciu przed galopującym, który może przecież wrócić. Daj mi chwilę na rozbicie obozu. Daj znać, gdy zechcesz posłuchać dziwnej historii o życiu galopującego Thompsona oraz tej jeszcze dziwniejszej o jego śmierci. Porozmawiaj z Lindą, by poznać historię galopującego Thompsona. W książkach historycznych można wyczytać, że ponad 900 lat temu Gunnar Thrymsson był cenionym i wiernym żołnierzem Jona Jarla. Gunnar był dziwnym człowiekiem. Opisywano go jako kogoś mrocznego i zamyślonego, kto był jednak odważny i oddany we wszystkim swojemu władcy. Gdy w następnych stuleciach na Jorvik trafili nowi osadnicy mówiący innymi językami, nazwisko Thrymsson zaczęto wymawiać jako Thompson. Żaden koń nie pozwalał Gunnarowi się do siebie zbliżać, a inni żołnierze i służący go unikali. Potajemnie z niego drwili. Nazwali go galopującym, być może z zazdrości albo ze strachu. Okrutny żart. Pewnego dnia pojawiła się dzika i przerażająca klacz. Wielka Kara Shire. Koń ten, który podobno pochodził ze wschodu wyspy, z terenów za górami Jor, pozwalał się do siebie zbliżać wyłącznie galopującemu. Thompson w końcu znalazł towarzyszkę, czarną niczym bezksiężycowa noc Shire imponujących rozmiarów, której dzikość i zajadłość przerażała ludzi Jarla. Sama obecność tego konia niepokoiła inne zwierzęta, które zaczynały panikować. Galopujący i ta klacz Shire byli nierozłączni, a ich niezwykła więź stała się źródłem zdumienia i plotek. Galopujący Thompson został osobistym strażnikiem i doradcą Jona Jarla. Wykonywał trudne zadania dla władcy. Obronił go nawet przed niebezpiecznym powstaniem zbuntowanych lordów. W armii szerzyły się plotki i gniew. Przesądy i strach napędzały opowieści o czarach i czarnej magii. Nienawiść przezwyciężyła jednak lęk i szyderstwa w ukryciu przerodziły się w jawną pogardę. O, tu jest teleskop. Jarl kazał ukarać galopującego za jego domniemane przewinienia. Galopujący został schwytany i zniewolony. Zakutego w kajdany Thompsona zaciągnięto przed oblicze króla. Jon Jarl stał się sędzią skazującym swego wiernego sługę. Gdy galopujący trafił do kata, mnóstwo żołnierzy Jarla przyszło nacieszyć się tym widokiem. Ich strach okazał się uzasadniony, gdyż galopujący powstał z pnia egzekucyjnego, ujawniając tym samym swoją nieśmiertelność. Tutaj podania i historia zaczynają się mieszać, jednak przeważa teoria twierdząca, że źródłem siły galopującego, jego więzi z Jarlem oraz jego nieśmiertelności jest potężna wiedźma z Przesmyku Diabła. Dokładnie rok po egzekucji po raz pierwszy zauważono bezgłowego galopującego Thompsona, gdy jechał pod nocnym niebem na swej ognistej klaczy. Od tamtej pory dostrzegano go każdej jesieni. Siedząc tutaj w cieniu tej wieży, czuję, że ta historia jest bardziej złożona. Wydaje się, jakby czekała zapomniana na końcu mojego języka. Czekała, aż ją opowiem. Czuję, że coś mnie przyciąga na Wyspę Padok. Może warto się temu przyjrzeć. Być może dowiemy się, co poróżniło galopującego i Jona Jarla. Wspomnienie z samotnego pogorzeliska. Musimy szybko jechać na Wyspę Padok. Czuję, że coś się tam niedługo wydarzy. Do zobaczenia na miejscu. Spotkaj się z Lindą na Wyspie Padok. No dobra, no to jadę na Wyspę Padok w takim razie. Już sobie dojeżdżam do Wyspy Padok. O. Jest. Cicho. Mów szeptem, bo galopujący przyjechał chwilę przed tobą. Zaczekamy, aż odjedzie, a potem się rozejrzymy. Może się dowiemy, czego tutaj szukał. O, biega tam! Creepy. Coś z tym galopującym było nie tak. Bardziej niż zwykle. Widzisz te tańczące światełka? Nie. To chyba fragmenty wspomnień. Przynieś mi ich kilka, a powinnam je odszyfrować. Ja tutaj zostanę na straży na wypadek, gdyby Thompson wrócił. Zdobądź 15 fragmentów wspomnień i daj je Lindzie. A, teraz widzę. Podoba mi się kolor tych kryształków, że one są takie kontrastowe. Jak się unoszą, to są zielone, a jak postać je łapie, to mają takie czerwone światełko. Fajne to jest. Ale będę musiała za chwilę zrobić przerwę, bo dzisiaj po 2 tygodniach przerwy jadę na koniki. O, tu jest ich trochę. Może ma jakieś wspomnienie z tą wyspą związane. Bo tam tak dużo tych kryształków było. Dobra robota, mamy wszystkie. Daj mi chwilę, żebym mogła je zrozumieć. Do tej nocy koń galopującego zginął. Daj mi znać, gdy będziesz mieć chwilę, to ci opowiem, co widzę w tym wspomnieniu. Widzę budynek, chyba stajnię. To tutaj, to była stajnia. Stajnia galopującego. Ponoć jego wierzchowca nie można było trzymać z innymi końmi. To dlatego miejsce to jest na takim odludziu. Zaczyna się. Tłum przerażonych ludzi okrążyli stajnie. Ich oczy są pełne strachu i złości. Przez tłum przechodzą żołnierze. O, fajnie! Fajnie to wygląda. Przyszli, żeby zabrać galopującego. Fajnie, że to tak odbudowali w tym wspomnieniu. W stajni stoi młody mężczyzna i imponująca klacz. To musi być galopujący, ale on ma zielone i jasne oczy, przepełnione smutkiem. Rękoma obejmuje szyję konia. Żegna się z nim, podczas gdy żołnierze wchodzą do stajni. Galopujący i jego koń naprzeciw ludzi Jarla. Thompson się poddaje. Niezadowolona i przestraszona klacz prycha, gdy żołnierze zabierają jej jeźdźca. Kopie w ścianę i uderza kopytami o podłogę. Żołnierze cofają się przed jej złością. Nastaje chaos. Ludzie zaczynają się przepychać. Pożar. Do stajni ktoś wrzucił lampę, a może pochodnię. Nie widzę dokładnie. Dym i ogień zasłaniają mi obraz. Budynek płonie. Koniec potrzasku. O, biedny konik. Żołnierze próbują ugasić ogień. Tłum cofa się oszołomiony tym widokiem. Przerażony skowyt klaczy jest coraz donośniejszy. Dorównują mu tylko makabryczne krzyki galopującego. O, biedny konik. To takie smutne. Płomienie zgasły. Nastała cisza. W powietrzu wciąż unoszą się dym i popiół. Galopujący upadł na kolana przepełniony rozpaczą i niedowierzaniem. O, jakie to smutne! Pojawił się Jon Jarl, który przygląda się zniszczeniom. Długo wpatruje się w pogorzelisko. W jego oczach widać złość. Gdy odwraca się do leżącego na ziemi galopującego, jego gniew wzrasta. Galopujący zna źródło złości Jona Jarla. Zazdrość i żądza, które podsycają myśli o zdradzie i oszustwie. Ale klacz zginęła, jak powróciła, za pomocą czarnej magii i czarów, o których plotkowano, czy tajemnicza wyzma, o której mówią legendy, obdarzyła tę Kara Shire mocą. Oj, znowu pogańskie zabobony. To przykre, że nawet dobrzy ludzie zniszczą to, czego nie rozumieją, gdy napędza ich strach. Dobra, na razie chwilę przerwy. Będę kontynuować, jak przyjadę ze stajni. No to po przerwie na jazdę wracam do gry. O, nagle się tutaj dużo osób pojawiło. I kontynuuję zadanko. Nie wiem, kto lub co ciągnie mnie do Jarlheimu, ale myślę, że to tam dowiemy się czegoś nowego. Jedźmy razem. Może to tam znajdziemy Galopującego i kolejne wspomnienie. Udaj się z Lindą do Jarlheimu. Ale ona śmiesznie idzie. Ale to jest śmieszne. Linda! Linda, gdzie zniknęłaś? Nie! Zapodła się. Linda, gdzie jesteś? O nie, ona się zapadła pod most. O, wyszła, dobra. To jest śmieszne, jak meteor idzie. Dobra. Nie znęcam się już nad nimi. O, jest galopujący. I ta zielona fontanna. Ktoś zatruł fontannę. To pewnie GED. Aha, tutaj jest w środku, w koniu. Ciekawe, Paulina. Wszyscy się ukryli. Galopujący musiał tutaj przybyć zaraz po tym, gdy odjechał ze spalonej stajni. Chyba nie potrafi dostrzec lub wyczuć roztrzaskanych wspomnień. Galopujący znów odjechał. Zbierzmy tutejsze fragmenty wspomnień, a potem się dowiemy, gdzie pojechał. Ciekawe, czy wie, że go śledzimy. Zdobądź 15 fragmentów. I ta muzyczka Jarlheimowa tutaj, relaksacyjna. O, ale ta historia jest bardzo smutna póki co. No nie, znowu jakieś niewidzialne ściany tu mam, poza tym, że lagi. Co się dzieje? W tym wspomnieniu kryje się coś potężnego. Czuję kłębiący się tutaj strach i gniew. Rany niesamowite, to galopujący umarł? Porozmawiam z Lindą, by poznać historię śmierci galopującego i powrotu. Jakie to jest smutne wszystko. Zabierają galopującego na jego egzekucję. Otaczają go ludzie króla i mieszczanie, szydzą z niego, obrzucając go obelgami i śmieciami. On tak idzie w miejscu teraz. No dobra. Teraz Thompson stoi przed katem, ale słowa Jona Jarla już go nie ruszają. Czyżby porzucił nadzieję? Nie kłębią się w nim silne emocje, szok związany z okrucieństwem jego władcy i tragiczną śmiercią jego najwspanialszej towarzyszki odcisnął na nim mocne piętno. No to jest grzybek na tym pieńku. Thompson klęka sztywno przed pniem egzekucyjnym, cicho porusza ustami. Co on mówi? Zamaskowany kat unosi topór, nie mogę na to patrzeć, ostrze uderza. Smutne zielone oczy galopującego zdają się zdradzać jego zaskoczenia, gdyby mnie zauważył. Chwila, wiwatujący tłum cichnie, twarze tych ludzi przepełniają groza i zaniepokojenie, coś jest nie tak. Ciało galopującego się rusza, spowity zielonym blaskiem, bezgłowy korpus wstał z ziemi. Jejku, to jest takie bardzo creepy. Ludzie panikują, zaczynają uciekać. Niektórzy żołnierze próbują dźgnąć galopującego, ale na próżno. Dzieje się coś jeszcze. Tłum zostaje odrzucony na bok. To Kara Shire jest jeszcze ciemniejsza, praktycznie tak czarna, że wręcz pochłania światło, a do tego ma ognistą grzywę. Co za oślepiająca zjawa będąca połączeniem cienia i ognia. Strażnicy i mieszczanie są przerażeni. Garstka tych, którzy byli na tyle odważni, by zmierzyć się z bezgłowym upiorem, teraz ucieka. Nigdzie nie widać nawet Jona Jarla. Galopujący spokojnie siada okrakiem na mocnym grzbiecie kraczy, po czym odjeżdża za horyzont. I tak przedstawia się historia wskrzeszenia Kary Kraczy i prawdziwych początków galopującego Thompsona, jeźdźca bez głowy, który straszy Jorvik po dziś dzień. To daje do myślenia. Wracajmy do twierdzy galopującego i zastanówmy się nad tym wszystkim. Nie czuję, żeby coś ciągnęło mnie w kolejne miejsce, więc może galopujący już wrócił. Pozbieram tylko myśli i do ciebie dołączę. Spotka się ze mną w obozie przy wieży twierdzy galopującego. Gdzie tu mam najbliższy portal? Tu gdzieś. Czemu ciągle tutaj wjeżdżam w jakieś niewidzialne ściany? O co tu chodzi? A taka, no nie wiem, jakaś taka niefajna ta historia. Jakieś mnie muszki dzisiaj na koniach pogryzły. Pewnie myszki. Takie to małe, a gryzie, że łoch. Najgorzej jak taka pod kask wejdzie i pogryzie po głowie. Straszliwe. Chwila. Aha, Linda jest tam przy tym obozie, znaczy przy wieży. Ale nie wiem po co tam obóz. Po co była tam konieczność rozbijania obozu? Nie umiem tego zrozumieć. Może Linda to kiedyś wytłumaczy. Chociaż z drugiej strony za bardzo nie widać, żeby tu był jakiś wyjątkowo rozbudowany ten obóz. A więc mamy dwa wspomnienia. Śmierci Kraczy Galopującego i jej powrotu na miejsce jego egzekucji. Galopujący i jego koń byli nierozłączni zarówno za życia, jak i po śmierci. Nigdy nie widziano ich osobno na Jorviku. Co te wspomnienia chcą nam przekazać? Porozmawiaj z Lindą, by poznać jej zdanie na temat zebranych przez ciebie wspomnień. Chciałam tu wrócić, żeby trochę pomyśleć, ale też żeby zobaczyć, czy wyczuję, gdzie nasz kolejny przystanek. Galopującego nigdzie nie ma, więc pewnie opuścił Jorvik. Może wspomnienia dadzą nam jakąś wskazówkę? Najpierw umiera koń galopującego, a potem on sam. Albo, czekaj, może było na odwrót. Odrodzenie konia galopującego, a potem odrodzenie jego samego. Na Jorviku rozdzielono ich jedynie na czas pomiędzy ich zgonami. Ale co nam to daje? Co o tym sądzisz, Paulina? Nic. Wiedźma, która dała galopującemu nieśmiertelność, musiała zaczarować też jego konia. Więź pomiędzy galopującym a jego koniem nie pozwala im odejść z naszego świata. Koń galopującego jest kluczem do jego nieśmiertelności. Nie wiem. Nie wiem, nie znam się na takich pogańskich zabobonach i strasznych historiach o duchach i o zabijaniu i o... Nie wiem, wybieram to. Być może to ma sens, ale jego więź musi być inna niż więź, którą my czujemy z naszymi końmi. Przepraszam, Paulina, zaczekaj chwilę, coś poczułam. Gdy wcześniej coś mnie gdzieś ciągnęło, to było niczym ciche echo i rozmyty obraz w moim umyśle. Teraz czuję coś silnego, co praktycznie zmusza mój umysł do wyobrażenia sobie przesmyku diabła i zapomnianych pól. Ale to na pewno nie ma związku z żadnych wspomnieniem. Te wydarzenia dzieją się w tej chwili. Zagubiony, ale nie zapomniany. Nie ma czasu do stracenia, Paulina. Pojadę z tobą. Musimy jechać na zapomniane pola i to już. Jedź z Lindą na zapomniane pola. Znowu robi takie małe kruczki. Dobra. Przepraszam, miałam chwileczkę przerwy, bo musiałam się zająć zwierzakami, ale już kontynuujemy. Czy Linda będzie tak szła w stronę portalu, czy... Nie, nie mam tutaj żadnego punktu zaznaczonego, więc chyba tak. Właściwie to mam wrażenie, że ona bardziej za mną idzie niż ja miałabym iść za nią. Ale dobra, to w takim razie spróbuję iść tutaj. Ale powiem wam, że jakieś te zadania są takie trochę jak dla mnie... Nie wiem, jak to powiedzieć. Takie jakieś diabelskie za bardzo trochę. Jakoś te zeszłoroczne zadania takie... Dokąd ja jadę? Takie mi się wydawały trochę... Wiem, że... Też trudne tematy były, ale takie jakby były trochę bardziej przyjazne. Nie wiem nawet jak to ująć, no. Jakoś przyjemniej się je czytało, a te są takie... Najpierw ten koń umiera, później ten galopujący, ta egzekucja tak pokazana. Nie wiem, no jakoś... Taka ciężka atmosfera, no. O, wreszcie mi się udało nagrać tego Araba, który... bokiem lewituję. Próbowałam to już nagrać kilka razy, ale teraz mi się udało przez przypadek. Bo jakoś zawsze jak włączałam nagrywanie, to on już zaczynał galopować normalnie. Tutaj są zadanka u Mai. Gdzie ta Linda? O, jest. Chwila, nie rozumiem. To tutaj doprowadziła nas moja wizja. Gdzie galopujący? Cicho tutaj, zbyt cicho. Zaraz wyskoczy pewnie z tyłu z harkiem. Podążaj za koniem galopującego, by zobaczyć, gdzie biegnie. Czekaj, to koń galopującego, ale gdzie sam galopujący? Ta dwójka na Jorviku zawsze była razem. Musimy jechać z tą klaczą i zobaczyć, dokąd zmierza. Czemu ona tu cały czas ma różyczkę? No tu jest punkcik zaznaczony. Musimy za nią jechać, nie przed nią. Ona wie, gdzie biegnie każdy krok, sobie rozważnie, ale te oczy jakby była w transie. Chyba niedługo wszystkiego się dowiemy. Wciąż idzie naprzód, ale trochę się waha, jakby zaraz miała wykonać jakieś zadanie i udać się na spoczynek. Czekaj. Czekaj, gdzie ty biegniesz? Nie zdążyłam. Kurczę, dalej za nią nie pojedziemy. Gdzie ona biegnie? Chwila, coś czuję. Tego, kto nas tu wezwał. To nie jest żadne wspomnienie, a coś, co się dzieje teraz. Gunnarze Thrymsson, twoje zadanie nie dobiegło jeszcze końca. Tak łatwo nie uciekniesz przed swym darem. A może to ktoś inny chciał pokrzyżować nasze plany. To bez znaczenia. Naszego paktu nie można tak łatwo unieważnić. Wracają do ciebie zarówno... Ale się kiwie horyzont. Ja cię zaraz choroby morskiej dostanę. Ludzikowie. Wracają do ciebie zarówno twoje wspomnienia, jak i twoje przeznaczenie. Pamiętaj teraz imię swego wierzchowca i miej ponowny udział w jego mocy. Morrigan. Co tu się wyrabia, gosteczkowie? Co to było? No nie wiem, no skąd ja mam wiedzieć. Zniknął koń galopującego Morrigan. Ktokolwiek nas tu przywiódł, prowadził też Morrigan do przesmyku diabła. W tym miejscu teraz nic już nie zrobimy. Musimy poszukać galopującego od jego twierdzy. Spotkaj się z Lindą w jej obozie przy wieży twierdzy galopującego. Tu jest punkcik jakiś zaznaczony? Tu jest jakiś punkcik, no nie wiem. Nie wahaj się wcale, gdyż czekają na ciebie straszne portale. A psik. Podoba mi się ten naszyjnik Lindy z konikiem. Fajny jest. Wygląda na to, że Morrigan wróciła do galopującego, ale coś tu nie gra. Czuję, że się zmienili. Morrigan nie do wiary, że nigdy nie zastanawiała się nad imieniem albo pochodzeniem konia galopującego. A to takie dziwne imię. Pradawne i potężne. Głos, który przemówił z góry, musiał przywrócić galopującemu wspomnienie związane z tym imieniem. Kiedyś czułam, że galopującego oślepia gniew, a teraz jest spokojny, skupiony, może nawet bardziej niebezpieczny niż przedtem. Ktoś lub coś zapewne próbowało odebrać galopującemu wspomnienia, ale po co? Żeby zerwać jego więź z Morrigan, kto by na tym zyskał i w jaki sposób? Ta historia jest na pewno dużo bardziej złożona, ale coś czuję, że jeszcze przez jakiś czas jej nie poznamy. Muszę wracać do książek i poczytać o zamierzchłych czasach Jorviku. Wciąż nie wiemy, kto dał galopujący jego dar. Ani po co. Jeżeli jednak potomek tej istoty żyje po dziś dzień, musi ona być niezwykle potężna. Wyczułam, że znów są razem, ale teraz ich więź jest inna, silniejsza. Tak, ich więź nie tylko została odnowiona, ale dała im też dodatkowy cel. Być może istota, która chciała ukraść wspomnienia galopującego, przypadkiem obudziła w nim nowe. Czuję, że to początek czegoś niezwykłego. Ich silna więź była niczym rozżarzone węgielki w porównaniu z morzem ognia, które teraz płonie w sercu Morrigan. Chyba możemy jedynie czekać. Na razie odpocznę przy ognisku i będę miała tę dwójkę na oku. Morrigan i powrót galopującego. Paulina, dziękuję za Twoją obecność podczas tej podróży. Mam przeczucie, że musimy się przygotować na to, co nas jeszcze spotka. I co, to już koniec? Chcesz ponownie usłyszeć historię galopującego Thompsona? Daj mi znać, gdy będziesz gotowa. No to już czytałam. A, chyba że może będzie tak, że znowu za tydzień będzie dalszy ciąg. A, to podglądamy galopującego. Okej, to jeszcze wybiorę się teraz na nawiedzony szlak, żeby zobaczyć, co tam nowego jest udostępnione. O, proszę, owieczkę. Ducha owieczki. Dziwne rzeczy tu się dzieją, dziwne. No dobra. O, coś tu jest. Bym przegapiła, już tak jestem przyzwyczajona do... Krucze pióro. Już tak jestem przyzwyczajona do tych surowców wtórnych, żebym przegapiła to. Okej. Mam to teraz w inwentarzu, dobra. O, tu też coś jest. Kolejne krucze pióro. I jeszcze jedno? A nie, tu jest coś innego, tu jest kostka. Niezłamana kość. Jeszcze coś mamy. Kość kolejna. Myślałam, że te przedmioty będą spadać z nieba, tak jak na szlaku czerwonych sznurków. A one po prostu sobie tak są i się je znajduje. O! O! Złapię ich. Czy to raczej galopujący złapał mnie? Czujesz, że twoje ciało traci... Okej, przeczytamy to później na postprodukcji. Czujesz, że twoje ciało traci moc. Próbujesz otworzyć oczy, ale powieki są za ciężkie. Ostatnia myśl, która przychodzi ci do głowy przed utratą świadomości, jest uczucie, jakbyś płynęła. Dokąd ja wróciłam? Niedaleko mnie cofnęło. A to co, ja mam unikać go czy gonić go? Bo teraz nie wiem. Ktoś znowu się chwali, jaki ma głośny silnik. Tak, marzę o domowym studiu, ale to na razie jest jeszcze dość długa droga do tego. W każdym razie urządzanie trwa. Jak było widać na moim poprzednim filmiku, czy raczej słychać na moim poprzednim filmiku, gdzie narzekałam na naklejki na salaterkach. Coś tu mam i chcę to podnieść. Co to jest? Świeca o czarnym płomieniu. Hej, też chcę świecę o czarnym płomieniu. Też chcę świecę o czarnym płomieniu, ludzikowie. Skąd taką wytrzasnąć? Może jesteś w internecie. Muszę poszukać. Kiedyś chciałam żarówkę, która świeci na czarno, ale znalazłam tylko takie UV. Dobra, jadę, bo znowu będę gadać nie wiadomo ile i ten film będzie trwał nie wiadomo ile i nikomu się nie będzie chciało oglądać. No cóż, taka już jestem. Teraz mogę tu coś już zamienić. Tutaj raczej nie ma różnicy od ostatniego razu. Wiem, że były spekulacje, że tu gdzieś się te przedmioty będzie zamieniać. Wybuchowa mikstura. Ta mikstura mogłaby doprowadzić do silnego wybuchu, lecz powstrzymuje ją malutki woskowy korek. Ojej, czemu zsiadłam? Z wrażenia zsiadłam! Okej. Paulina, nie myślałam, że kiedyś to powiem, ale cieszę się, że cię widzę. Błagam, zabierz mnie do pana Idrisa. Ten raz jest nawiedzony, jestem tego pewien. Przyłącz się do mnie, dziękuję. A gdzie ja ci tu Idrisa znajdę, gosteczku? Ten wyskoczył zaś. Za taką się drzewie. Te wilku niedobre zdziczały. Serio mam cię do Idrisa zabrać? Okej, dobra ludzikowie, trafiłam do tego miejsca, gdzie się to wszystko wymienia. Podam jeszcze współrzędne, jak ktoś nie może trafić. 66, 119. Zaraz jeszcze spróbuję wytłumaczyć, jak tu dojechać, jak tu trafić. Ta księga zakręć początkującej wiedźmy omawia czynniki potrzebne do ożywienia idealnego chowańca. 80, 20, 50, jejku, sporo tego, a to skąd wytrzasnąć? Kruk Nightwing. Kruk i Nightwing to rzadki widok. Ptaki te ukazują się dopiero wtedy, gdy dana osoba przejdzie próbę i okaże się godna. Jeśli ktoś im pomoże, kruki te będą temu człowiekowi całkowicie wierne. Lubią stroszyć piórka, by pochwalić się swoimi ponurymi barwami. No to myślę, że najpierw sobie nazbieram tych kryształków. Tak idzie za mną na własem cały czas. Nazbieram sobie tych kryształków do kociołka i zobaczę, co za nagroda będzie za nie, a dopiero później będę zbierać rzeczy tutaj. No nie wiem, jak to wytłumaczyć. Może pokażę drogę, nie wiem, stąd. Jakiegoś charakterystycznego punktu. A może od ogniska, o. Od ogniska pokażę, jak tu dotrzeć. Mam nadzieję, że trafię. Znaczy, pewnie na wiele sposobów tam można różnych dojechać. Tutaj mamy ognisko. I od tego ogniska jedziemy tędy sobie w górę. I później tutaj od razu jedziemy w prawo. Tutaj te konary mi tak wyrosły nagle z ziemi. Tutaj zaraz znowu trzeba skręcić w prawo. Tak może ciężko zauważyć, bo tu są takie krzaczki. Ale jak się przez nie przejedzie, to tutaj już jest to miejsce, gdzie się to wymienia. Lepiej tego nie wytłumaczę. Udało mi się uzbierać odpowiednią ilość kryształków. Teraz jadę do kociołka, żeby je wymienić. Zobaczymy, co to za nagrodę dostanę. Wspaniałą. Hurra! Został mi jeden kryształek. O, ktoś tam zwiedza palenisko. Co ja tu dostałam? Balon duszek. Buuu. Za 99 kryształków balon. No dobra, i tak to taniej niż ten balon dynia nieszczęsny. Okej, jakoś przeboleję. No to teraz trzeba jeszcze zbierać te wszystkie rzeczy dziwne z nawiedzonego szlaku i wymienić tam na nagrodę. Ale to już nie dziś, bo muszę się przespać trochę. Dobra, SS-owi ludzikowie, znalazłam prawie wszystkie przedmioty, które są potrzebne, żeby wymienić je na tego zwierzaka, kruka. Czyli 80 niezłamanych kości, 50 kryształków, okruchów duszy, 20 kruczych piór i brakuje mi tylko granatu wiedźmy. A granat wiedźmy można znaleźć tu, gdzie jestem, czyli w opactwie Doyla. Z prawej strony tego zniszczonego budynku. O, już go tu widzę. Dokładnie tu. Współrzędne to 244, 235. Już go podnoszę. Granat wiedźmy. Według podań wiedźmy używają tych kamieni, by obserwować przez nie oddalone miejsca. Przedmiot ten wydaje się wręcz mruczeć od mocy, gdy w pobliżu znajdują się niezłamane kości i krucze pióra. Może przyda ci się na nawiedzonym szlaku. Zapewne się przyda i już teraz się tam udaje, żeby wymienić wszystkie uzbierane przedmioty na zwierzaka. No co, jestem już przy tej zarośniętej ścieżce. Zrobiło się coś ciemno, pewnie śledzi mnie znowu galopujący. Mam nadzieję, że mnie zaraz stąd nie przegoni. Mam nadzieję, że SS-owi ludzikowie trafią tutaj, bo współrzędne już podałam wcześniej. No jak widać, mamy wszystko, zamieniamy. No! A, to było to zadanie E01 quest, coś tam, coś tam. Jest. Kruk Nightwing. No to myślę, że to tyle na ten filmik. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.